takie grupki się pojawiają, grupy wręcz, nie wiem, no nie chcę używać słowa plemię, bo uważam, że to, że socjologowie w Polsce komentując zjawiska społeczne właśnie sprowadzają to do jakichś takich dziwnych, anachronicznych zjawisk, no i nie jest dobre, ale na pewno, znaczy w tym, nie użyłabym tego słowa, chociaż jest to coś na rzeczy, jakiś rodzaj właśnie skrajnej tożsamościowości do tego stopnia, że uważa się, że należy tak, nie wiem, znaczy. Więc to jest jedna sprawa, a z drugiej strony jest cała reszta, czyli chyba bym powiedziała, że w jakimś sensie się do niej na pewno ja zaliczam, to znaczy taka, która mówi, tożsamości są różne, język jest, Bogu dzięki, ciągle jeszcze ten sam, w związku z tym rozmawiajmy. Ja czuję się obywatelką języka polskiego bardziej niż obywatelką Polski nawet, jako skądinąd między innymi tłumaczka z zawodu. Bardzo się czuję związana z tym językiem, bardzo go lubię. Teraz jestem zmęczona ciągle po protestach, po tej całej kampanii, więc może nie mówię aż tak poetycko jak zazwyczaj, ale często zdarza mi się lubować w języku. Dlatego dla mnie na przykład to rozmawianie jest najważniejsze i najciekawsze. I bardzo się staram to robić, gdziekolwiek jestem. Nawet ktoś mi ostatnio zarzucił, jakiś miły pan, który mnie widział w telewizji, potem poszedł na YouTube oglądać mnie wcześniej. Ja jestem komentatorką polityczną również czasami, więc tych nagrań jest trochę. I się bardzo zdziwił, że rozmawiam tak miło z panami z telewizji Republika. A ja po prostu lubię rozmawiać. Uważam, że każda rozmowa może nas czegoś nauczyć i to jest bardzo ważne, że jeszcze ciągle rozmawiać możemy. Patryk, tak chciałbyś się skomentować? Czy uciekło? Wiesz, to uważam, że trzeba rozmawiać, ale wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie budowania jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego i takich właśnie ruchów różnych, czy to o walki o prawa kobiet, czy o społeczności nieheteronormatywnej, że dobrze by było, bo na razie gdzieś tam się docieramy, ktoś tam kogoś popiera, tylko mam wrażenie, że cały czas się uczymy tak naprawdę, jak protestować, jak o tym mówić, jak tworzyć jakieś szeregi i organizować się jakoś strukturalnie i wydaje mi się, że taka koalicja jest niezbędna wręcz, ale że powinna mieć jakieś wspólne założenia i myślę nawet, że powinny być one spisane. Po prostu. Ja cały czas zapraszam do lektury naszej petycji, no i oczywiście podpisywania. Dawno podpisałem. Jest tam 11 postulatów, które chyba są jakoś istotne dla, no właściwie chyba wszystkich, bo nawet jak rozmawiam z wieloma mężczyznami, oni najpierw mówią, no kobiety, ale przecież to dotyczy też nas. Oczywiście. Agresja w sferze publicznej, przyzwolenie na przemoc, edukacja seksualna właśnie też. Tak naprawdę mężczyznom też to jest potrzebne. Zaufanie do systemu sądownictwa i tak dalej, aż po świeckie państwo. I tutaj muszę powiedzieć, że kardynał Necz zachował się wspaniale, bo stwierdził, że właśnie rozumie, że tutaj hierarchowie troszeczkę przesadzili. I we wtorkowym wywiadzie 25 października, zaraz po czarnym proteście, powiedział, że Kościół odstępuje od obrony kompromisu aborcyjnego. Po prostu nie jest od tego, żeby ucierać kompromisy, tylko jest od tego, żeby nauczać w kościołach i być przewodnikiem duchowym dla ludzi, którzy tam przychodzą. To jest dla mnie coś niesamowitego. Być może to się jeszcze zmieni. No nie wiadomo do końca, jak się potoczą losy tego świata, ale samo to, że wreszcie to takie coś padło ze słów polskiego hierarchy kościoła, no dla mnie jest właśnie dowodem na to, że rozmowa daje więcej niż cokolwiek. I że wyartykułowanie swojego stanowiska, traktowanie poważnie swojej sprawy, bardziej poważnie niż samego czy samej siebie nawet. Myślisz, Agata, że to jest kwestia rozmawiania? Myślisz, że to nie jest jednak tych milionów kobiet i mężczyzn, którzy wyszli 24 ja uważam, wcześniej, 3 tygodnie wcześniej,
Ja się zastanawiam, na ile, znaczy to jest piękne, co mówisz o rozmawianiu, jest jak najbardziej na tak, tylko jednak tylko, myślę, że ja mam, skala... Ja mam bardzo szeroką definicję demokracji jako rozmowy właśnie i w tym wychodzenie na ulicę... Jest też rozmową. Właśnie, pokojowe pokazywanie poglądów. Tu stoję, inaczej nie mogę. No, przepraszam, to z kolei Luther, ale tak właśnie czasami trzeba po prostu stanąć i powiedzieć coś jasno i wyraźnie i zobaczyć, takie rzeczy zmieniają świat. A ty, Paweł, jak czytasz te zdanie kardynała Nycza? No, czy to, jestem zaskoczony, bo jakoś się umknęło mi. Właśnie tak tak istotne. Śledzę bardzo ostatnimi czasy wypowiedzi hierarchów, wyszukują czegoś a propos kampanii, ale akurat to mi umknęło, natomiast jestem zaskoczony, ale z drugiej strony myślę, że rzeczywiście, czy bardzo mnie to cieszy i wydaje mi się, że no, byłbym przeszczęśliwy, gdyby rzeczywiście Kościół zrozumiał, że taka jest jego rola, jak zdefiniował to kardynał Nycz w tym wystąpieniu. Ja tego nie kardynał Nycz wystąpił w radiu RMF FM. W programie Roberta Mazurka, który, jeżeli dobrze rozumiem, jest jedną z nielicznych audycji słuchanych przez obie strony tego spolaryzowanego społeczeństwa. W związku z tym było... Słucha RMF FM, wiem, że miliony Polaków i Polek. Nie wiem, ale wiem, że wielu polityków się na to powołuje. Na Twitterze tylko widzę jakieś tam, to nie jestem chyba w stanie. I to było dla mnie... duże zaskoczenie, że mówił też nie tylko ja jako kardynał, ale mówił my episkopat akurat w tym kontekście. Także sądzę, że tu będzie bardzo... No tu się coś stanie. A jak to obserwujesz poczynania swoich kolegów i koleżanek w stosunku do Kościoła, bo ja się tak jeszcze nie zamierzam autować, bo nie wiemy, kiedy autyzja zostanie wypuszczona, ale to jest ten moment, kiedy mam już pismo napisane i składam akt apostazji. Chciałem go przeprowadzić. Myślę, dla mnie przed ten ruch, a propos rozmowy, jest istotne pokazanie, powiedzenie nie. Po prostu nie. No ale powiedzenie, a nie mówię tego w domu tutaj między sobą, oczywiście z rozmowami z nami, ale to jest ta druga strona, chciałem, żeby dostała pewien komunikat, że pewne rzeczy są dla mnie niedopuszczalne. Czy ta kampania, którą byście zaproponowali, czy masz wrażenie, że w ogóle o samej istocie wiary jakby zaczęli ludzie ze sobą rozmawiać? No, znaczy nie wiem, czy tak było, ale rzeczywiście miałem też bardzo dużo właśnie, że to było śmieszne, że po różnych wywiadach, których ja na przykład osobiście udzieliłem, bardzo często pisali do mnie zarówno osoby LGBT, że coming out, że wielki akt odwagi, ale pisali też do mnie katolicy, którzy mówili, że wspaniałe świadectwo wiary złożyłem. I każdy słyszał tak naprawdę w tym, co chciał, szczerze mówiąc. I to było takie dla mnie jakieś takie niesamowite, że rzeczywiście, że niektórzy mówią, że to jestem jedyną jeszcze wierzącą osobą w ich w ogóle otoczeniu, która wskazują, że coś takiego, więc znaczy mówię o tym, że rzeczywiście, że jest też potrzeba, że po prostu w tej chwili katolicyzm i wiara stała się jakby poglądem politycznym i to jest coś takiego w Polsce. I rzeczywiście jest tak, że część ludzi wyznaje po prostu jakąś wiarę w polski kościół katolicki, w sensie, że to jest jakby jeszcze jakieś oddzielne wyznanie, którego nie umiem do końca zdefiniować i tak dalej, którego też się nie, z którym się nie identyfikuję, ale rzeczywiście coś takiego jest. No i kiedy ludzie odchodzą z czegoś takiego, to moim zdaniem, ja to całkowicie rozumiem, w sensie takim, że rzeczywiście jest to jedyne, co można zrobić, bo to inaczej można tylko i wyłącznie być bałwochwalcą, w sensie takim stricte, więc taki akt sprzeciwu w stosunku do tego, co Kościół mówi, czy często hierarchowie wydają w swoich oświadczeniach, jest dla mnie jakby jak najbardziej zrozumiałe i no nie ma w tym we mnie jakby jakiegoś buntu. No ja mam akurat rzeczywiście inne trochę doświadczenie, bo doświadczyłem wiary jakby takiej pozainstytucjonalnej, śmiem twierdzić, w sensie takim, że instytucja jest jakimś tam elementem tego wszystkiego, z którą się zmagam, ale nie jest czymś, co jest jakimś kręgosłupem i szkieletem mojego doświadczenia religijnego. W związku z tym jakby ja patrzę na to troszeczkę inaczej i wiem, że ta instytucja po prostu nie jest w stanie mnie jakby odseparować od Boga, ale wiem, że dla wielu osób jest dokładnie odwrotnie. W związku z tym mam mnóstwo w swoim gronie znajomych i ludzi, którzy rzeczywiście z Kościoła odeszli w formie takiej właśnie apostazji, czy też nieformalny sposób się po prostu nie identyfikują. Często są to też osoby antyklerykalne, które zwalczają Kościół. Ale wydaje mi się, że... Znaczy, no, ja tego nie odbieram personalnie nigdy. I nie, wydaje no, mi się, nie, że... nie czuję, że zrobi ci przykrość tym. Nie ma coś o moje pytanie. To dobrze, że się było ciężko. Ale myślisz, że...
na przykład osoby, które poparły kampanię, a są z kościołem, myślisz, że jest taka szansa, żeby się pojawić na przykład na Paradzie Równości? No więc wydaje mi się, że... To jest moment, kiedy Agatę żegnamy, proszę Państwa. Nie będziemy udawać nic tego po cichu, więc proszę się pożegnać. Dobra. Dziękuję bardzo, było mi naprawdę niezwykle miło być gościem tak sympatycznej audycji. Cześć Agata. Pa. A teraz możemy porozmawiać. No i wracając do, czy koledzy z kościoła przyjdą na Paradę Równości? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony w tym roku na Paradzie Równości, która jeszcze była przed naszą kampanią. I, no oczywiście moi znajomi w dużym stopniu wiedzieli, co ja robię i że przygotowuję tę kampanię, ale było mnóstwo moich znajomych z kościoła, z duszpasterstwa. Zresztą to nie była pierwsza Parada Równości, na której pojawiali się oni. Także tutaj akurat wydaje mi się, że to jest jakaś taka tendencja rosnąca i że ten temat wcześniej po prostu wydawało się i ta kampania też trochę to obnażyła, że wydawało się wcześniej niektórym, ja sam byłem w tej grupie, że rzeczywiście homofobia w kościele to nie jest tak wielki problem, jak się wszystkim wydaje. I teraz taka dyskusja, która się wywołała, pokazała jednak, na przykład ten monitoring mediów, który ja teraz analizuję i czytam te wypowiedzi poszczególnych publicystów i widzę po prostu rzeczywiście, że jest tam strasznie dużo jakiejś takiej nienawiści, niechęci. No i to także uświadomiło wielu moim przyjaciołom i znajomym, także właśnie oświadczenie Episkopatu, które zostało wydane w tydzień po rozpoczęciu kampanii, żeby jednak katolicy nie angażowali się w przekazywanie znaku pokoju, co brzmi aż absurdalnie, ale że takie postawy pokazały i im uświadomiły, że to nie jest temat, który jest już załatwiony, tylko właśnie o który trzeba walczyć, w związku z tym traktują jako, bo są one przekonane, więc widzą jako jakoś takie, jakieś pole do tego, żeby na tym temat się wypowiadać, walczyć i działać na rzecz zmiany. I też muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie jest tak, że przez pierwsze dni kampanii, jakie pojawiały się tam jakieś takie bardziej dyskusyjne, czy jakieś problemy i dyskusje, jakby zastanawiali się, czy to prawda, czy to dobrze, czy źle, tam a propos właśnie, czy osoby homoseksualne powinny być w kościele, czy przyjmowały do komunii, no jakieś tam tysiące problemów rozstrząsały. Ja to śledziłem w różnych mediach społecznościowych, a potem zobaczyłem, że już oni sami między sobą ja odpowiadałem na te jakieś tam dylematy, próbowałem zabrać głos, a potem zobaczyłem, że już właściwie jest to zbędne, bo oni sami między sobą dyskutują i mają na ten temat poglądy i jedni bronią drugich, mimo że żadne z nich nie jest jakby osobą homoseksualną czy tam z tej grupy. Także to było też ciekawe, że zobaczyłem, że ci ludzie się w jakimś sensie automatycznie uaktywnili i że zaczęli tę dyskusję prowadzić między sobą. Ja się jej przysłuchiwałem i oczywiście czasami coś tam dopowiadałem albo po prostu lajkowałem, ale generalnie ta dyskusja się przeniosła właściwie w ich krąg i widziałem, że oni już między sobą dyskutują. Wracając do sojuszników, czy jesteś w stanie wystosować w czerwcu zaproszenie dla księży, którzy poparli po prostu kampanię, żeby przyszli? Czy myślisz, że to był ten moment, kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, wyciągnąć rękę, powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy was teraz? To znaczy, z księżmi jest problem, bo my rzeczywiście, znaczy takich księży, którzy do nas napisali, odezwali się bezpośrednio, tak... Ja nie mówię o księżach gejach, to już ale nie mówię o tym, ten temat w ogóle ja też tego nie poruszam, bo to jest jakby inny temat, natomiast dostaliśmy mnóstwo jakby takiego wsparcia od strony różnych osób duchownych, które mówiły, że totalnie popierają kampanię i na jej rzecz odmówią różaniec, cokolwiek, odprawią msze, było mnóstwo takich osób i wiem, że, to znaczy, nie mamy odwagi ich prosić o jakieś takie bardzo aktywne zaangażowanie się, bo wiem, że to mogłoby być po prostu działać przeciwskutecznie, w sensie, że mogliby na przykład dostać jeszcze w tej chwili na przykład zakaz wystąpień publicznych czy jakichkolwiek takich, a tego bym nie chciał, bo wiem, że oni po prostu w swojej parafii, czy... To jest ich decyzja jednak, że warto było wyciągnąć rękę, zaprosić, bo wiemy, że to jest bardzo ryzykowne, to znaczy ale to wy podejmujecie decyzję. No więc tak robimy najczęściej, to znaczy, rzeczywiście było tak, że my tak samo te przed tej kampanii, w sumie stwierdziliśmy, że nie będziemy ich namawiać, bo uważamy, że to byłoby nieodpowiedzialne z naszej strony, namawianie ich na wzięcie udziału i poparcie i nagranie filmiku czy czegoś takiego, bo baliśmy się, że rzeczywiście może to im zaszkodzić, a w konsekwencji zaszkodzić też nam, w sensie jako środowisku. Uważamy, że robią lepszą robotę, po prostu działają trochę z ukrycia w podziemiu, niż wychodzą z kanału i po prostu ostrzeleni po chwili, po prostu mieliśmy takie poczucie, więc cieszyliśmy się, że oni robią to, co robią, ale oczywiście za każdym razem zapraszamy ich do wszystkich tych inicjatyw, oni w różnym stopniu je popierają, bądź nie przychodzą na te spotkania, bądź nie, no różnie zdecydują o tym, ale to nie jest tak, że my że w ogóle nie będziemy się do nich odzywać i pewnie, znaczy ja akurat nigdy nie zapraszałem nikogo na Paradę Równości, ale być może w przyszłym roku rzeczywiście, może właśnie ten moment, kiedy będzie trzeba w przyszłym roku. A ty się odnajdujesz w kościele, ale właśnie nie polskim? Powiedziałeś, że to jest ciekawe, że jakby polski kościół sobie, a kościół sobie, tak? To, jakby w ogóle, to znaczy rzeczywiście, no jest to... Że za granicą, nie będziemy tutaj, jeśli nie znam, więc nie będę się mądrzeć, ale myślę, że czy w Amsterdamie, czy gdzie indziej, jakby ta relacja nie jest tak
takim po prostu konfliktem, taką wojną wręcz, tak? Między kościołem polskim a środowiskiem LGBT, albo w ogóle jakby relacją kościoła do homoseksualistów, jest jakaś straszna po prostu niechęć, tak? Na ile to jest ten homoseksualizm, który jest ukryty, wyparty, nie wolno nim mówić i tak dalej, i tak dalej. A te straszne afery różne, które przeszły przez kraje zachodnie, no łącznie z pedofilią, mam wrażenie, że spowodowało, że jakby homoseksualista nie jest w kościele wrogiem. A mam wrażenie, że w Polsce nadal tak jest. Czy to słuszne wrażenie, czy takie wymyślone? No myślę, że ono jest słuszne i dlatego właśnie tę kampanię właśnie tak sformułowaliśmy, żeby w ogóle ten pierwszy etap właśnie przekazania do pokoju, czyli potraktowania jako właśnie czegoś, co zagraża mi, jako że homoseksualista nie jest żadnym zagrożeniem dla rodziny heteroseksualnej, bo to przekonanie jakieś jest wciąż silne, jak on się analizuje te właśnie wypowiedzi, no to zazwyczaj właśnie tam jest to wywoła z lęku, że oni po prostu boją się, że my promujemy homoseksualizm i chcemy ich zdradzić. Heteroseksualni mężczyźni zaraz uciekną od żon i tak, dzieci i z kościoła i pójdą w Sodomię, Gomorię i po prostu darkroomy. Tak, więc dlatego my tak sformułowaliśmy ten przekaz i rzeczywiście, znaczy jak jest za granicą, ciężko mi powiedzieć. Ja miałem dość bliskie kontakty z kościołem we Francji, powiedzmy, i tak dalej, więc no jednak rzeczywiście tam, przez to, że kościoły tam jest jednak mniejszością, to jednak on dużo bardziej dba o wszystkich swoich wiernych, bez względu na ich orientację. W kościele po prostu jest, w Polsce jest taka sytuacja, że tych wiernych jest wciąż bardzo dużo i właściwie za dużo, żeby się przejmować, powiedzmy, jednym gejem, który się obrazi i odejdzie z kościoła, czy dokona aktu apostazji. No po prostu w Polsce ten problem nie dociera do wielu księży i nie zauważają. No po prostu zwyczajna taka ekonomika i tak dalej, więc... Ale myślę, że to się zmienia i będzie się zmieniało jeszcze bardziej. Nawet zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jednak no już to nie jest tak, że wszyscy idą razem do kościoła w niedzielę rano, tylko to jest rzeczywiście już jakiś rodzaj wyboru decyzji spośród ludzi i te decyzje są coraz bardziej świadome. Wydaje mi się, że to się zmienia i kościół to dostrzega powoli, wielu księży to dostrzega, w związku z tym odnoszą się do tego z większym zrozumieniem. Ale myślę, że to jeszcze jest długa droga przed nami tak naprawdę. Znaczy, jak mamy świadomość, że coś tam udało się osiągnąć tą kampanią, ale też nie mamy takiego poczucia, że to już jakby... cel został osiągnięty, wręcz przeciwnie. Mamy poczucie, że zdefiniowaliśmy jakieś problemy, które są i które trzeba dopiero zacząć się nimi mierzyć i je rozwiązywać. I my chcemy teraz właśnie w tej takiej formule bezpośrednich spotkań i rozmów spróbować się z nimi zmierzyć. Nie zobaczymy, co z tego wyniknie, ale rzeczywiście to, co się wydarzyło przez ostatni miesiąc, jest dla nas osobiście no, szalenie optymistyczne i takie budujące. Jakiś komentarz? Wiesz co, ja nie jestem jakimś specjalistą od kościoła, bo moją pierwszą decyzją po 18 kupieniu paczki legalnie fajek to był akt apostazji. Także, tak? Taki jesteś dojrzały? Tak. No, bo ja mam 35 lat, więc przesadzam. Dosyć u mnie mocno zakorzenione była niechęć do kościoła, więc nie jestem też jakimś specjalistą co do tutaj relacji. Już napisałem na początku kampanii waszej dosyć krytyczny tekst, bo trochę nie wierzyłem w jej założenia i w jej skuteczność i podejrzewałem was o nadto duży optymizm, że może to cokolwiek zmienić, ale jeśli to co dzisiaj tutaj mówiłeś, jakieś dalsze etapy i pierwsze wnioski tego pierwszego etapu, może się myliłem, może rzeczywiście to jest jakiś czas, gdzie naprawdę można podać tą rękę i ta ręka nie zostanie, jak to bywało bardzo często, po prostu odrzucona. Oby. Drodzy panowie, już w gronie mniejszym, no miejmy nadzieję, że to jest ten czas, kiedy rzeczywiście sojusznicy będą w różnych tematach i w różnych sprawach i razem ze sobą. Myślę, że coś takiego się dzieje i tak zaczęłam audycję w sposób zagadkowy, mówiąc, czy się wykrwawimy, czy to się wszystko skończy i tak dalej, ale myślę, że to jest właśnie temat budzenia się świadomości politycznej, takie właśnie wychodzenia na ulicę i mówienia, podejmowania pewnych decyzji, a nie, że tak siedzimy, bo tak było i tak jest i tak będzie. No niełatwy to czas, więc myślimy ciepło o naszych słuchaczach, słuchaczkach, którzy czasami już nie mają siły w niedzielę, mówią, Boże, to są te poniedziałek i zobaczą kolegów swoich z pracy, którzy są z tej drugiej strony barykady. No, znaczy trudny to czas, ale to jest budujące. Tak no właśnie, to powiedziała Agata, myślę, że tej uprzejmości i takiego szacunku do siebie na co dzień, z takimi małymi rzeczami, na zasadzie, kto robi kawę, a kto komu poda cukier, tak? Takich małych, małych szczegółów, które po prostu budują no, wiarę w ludzi. Właśnie.
Proszę Państwa, ze mną wtedy był Paweł Dobrowolski, Patryk Hilewicz i Agata Czarnacka, która nas musiała niestety wcześniej opuścić. Ja się nazywam Katarzyna Szustow i życzę Państwu miłych ostatnich parę godzin weekendu. Dobranoc. Dobranoc.